Siemano, jestem Zygfryd Kuh, adres Unturned, czy Unturned generalnie się pisze, ale czyta się Unturned, czyli niezmieniony, jakoś tak by to było. Gramy sobie tutaj z kilkoma z was, z moimi widzami, ponieważ udało mi się postawić serwer. Tu jest lista, jestem ja, VifonXD, Ali, Marcinomaro, Shooter, Sesentry, tego człowieka kojarzę z New Fortressa. Artkorowy ogórek, For Fun, Szarasowa.pl, Marcin B00, Kot na plasterku Bekonu i Doktor Patro. Generalnie, może czasami będę stawiał sobie taki serwerek. A wykryć idzie później na koniec mostu tego po lewej, to osiągnięcie dostaniesz. Jakiego mostu? Czekajcie, znaleźliśmy jakieś miasto. Generalnie, próbujemy znaleźć bazę wojskową. Przynajmniej próbowaliśmy przed chwilą. Da się w tej grze mówić jakoś nie da. Ma ktoś coś do picia, do jedzenia? No generalnie ja zginąłem niedawno, jeszcze zanim zacząłem nagrywać, jak szukałem właśnie miasta, żeby znaleźć innych graczy. Przez przypadek się zatrułem jakimś dziadostwem i umarłem. Było to dla mnie bardzo smutne. O, zombiaki, dobra. Ale na szczęście Vifon był koło mnie w momencie, gdy umarłem i tyle dobrego, że przynajmniej przyniósł mi mój młotek. Młotek i coś jeszcze mam. Aha, i moją piłę łańcuchową. O, czyli dwie bardzo istotne dla mnie rzeczy. No i ten. Generalnie, no tak jak mówię, czasami pewnie postawimy jakiś serwerek. Trochę może nawet zagramy razem wtedy. Jestem w obozie. Chyba to jest jakiś obóz, tak mi się nie wydaje. Co tu sobie leży? Nie wiem, bo ktoś już po prostu z maczeta. O, ale tu leży takie samo coś, to to jest, ja się pytam. Karjak, aha. Klot. O, drewniany ten. Tu generalnie da się jakiś crafting robić, taki pseudo-minecraftowy, aczkolwiek podobno bardziej, o wiele bardziej ubogi jest. Ja szukam obecnie... Nie. Ten ziarenko tego, jak to się nazywa, pomidora mi nie jest potrzebne. Tutaj coś się dzieje, to jest jakiś statek chyba. Jakbym podniósł dwa klotwy, musiałbym wywalić to, ale wtedy wezmę... O, Jesus, ile zombiaków! A, bo mnie zje! Dobra, mam szare HP. Tędy muszę wybiec, tam był jeszcze jeden klot, czyli szmatka. Z dwóch szmatek w tej grze można zrobić bandaż. I to jest, znaczy, jakąś upośledzoną wersję bandażu, to mi się nie wydaje. To jest na razie jedyne... jedyna rzecz z craftingu, którą wiem, ale oczywiście bardzo istotna. O, robimy rak, to jest miała właśnie ze szmatka, ale generalnie teraz mogę ją wyciągnąć. Takie, tak jak mówię, tak jakby upośledzony bandaż, bo bandaż działa dokładnie tak samo, tylko chyba leczy więcej HP. Dobra, i teraz... Dobra. No, połowę graczy znaleźliśmy, niektórzy się gdzieś szlają jeszcze. Ali wyszedł, BG, Król, Julian 2, 213 przyszedł. Dobra, myślę, że czasami będę sobie stawiał taki serwerek. Mówię to chyba po raz czwarty, ale za żadnym razem nie dokończyłem tej myśli, że będę stawiał, pogramy sobie, wtedy robię ogłoszonko w naszej grupie Steam i gramy sobie w grę wszyscy razem. Znaczy wszyscy razem, no niestety... Co to jest jakiś... To jest niby ziemniak. Okej, okay. To ja go zjem. Jestem głodny. Które mi, jak widzicie, wskaźnik głodu spadł. Ale wskoczył wskaźnik tego. Zatrucia promieniowania. A, właśnie, nie powiedziałem, bo limit na serwerze niestety to 12 osób. Gdzie jesteś, Zygfryd? Obóz na wodzie. Widział ktoś gdzieś kogoś z drewnianą tarczą. O kurczę, gdzie jest mój samochodzik? To jest mój samochodzik? Nie, ja jechałem inny. Albo to jest mój, patrzcie no. Nie, a tak. Albo chyba kolory mi spadły, jak ja po prostu mam mniej HP. O, jak jesteś moldy, to znaczy, że od tego dostanę troszkę zatrucia. I to też trzeba się kontrolować pod tym kątem. Więc tak może, żeby ja wam wyjaśnić. W ogóle gra jest za friko na Steamie, wystarczy po prostu wbić, ciągnąć i grać. Jest tu PvE i PvP. Ja obecnie gram PvE z ludźmi, czyli że nie możemy się nawzajem pozabijać, bo póki co chcę ogarnąć grę. O, super, tylko że nie mam plecaczka. Jak nie ma plecaczka, to mamy limit do 4
tych rzeczy. Widzicie, to jestem ja, ten gigolos. Miałem w ogóle peleryny, spodnie, koszulę, nawet kapelusz miałem jak takiego kowboja, ale umarło mi wszystko, kupiłem. Jestem w remizie w miasteczku, o Jesus, trudne rzeczy i długość. Generalnie w lewym, znaczy na dole w sumie, i licząc od lewej, to jest HP oczywiście, nie trudno się domyślić. Poziom na jedzenia, czyli taki czas musimy coś wszamać, żeby potem nie umrzeć z głodu. O! Co jest? Aha, o właśnie. I dlatego na przykład wszamam sobie kapustę. Potem mamy poziom spragnienia, który jest również bardzo istotny, ponieważ możemy również umrzeć od odwodnienia wtedy. Poziom skażenia, i to jest właśnie jak zjemy jakieś zatrute rzeczy i tak dalej, czy tam skażone rzeczy, to nam to wzrasta, jak będzie 100%, to wtedy umieramy od skażenia. Oho, patrzcie, ciuch. Ja sobie to założę. Mamy ciuch, nie? I ta. I go ubrałem. Tego ciucha. O, jeszcze dwie szmatki znalazłem. Bardzo dobrze, to teraz sobie skraftujemy jeszcze jeden bandażyk. Czy co to nam jest? Troszkę się podleczę. Chce ktoś kij baseballowy? Ja na razie nie. Nie, zostawię tą koszulę od garnituru. Liczę, że nie ma żadnych spodni, a co to jest? O, kolejna szmatka. No to spoko. Kolejna szmatka, jak znajdę jeszcze jedną, to będę mógł zrobić jeszcze jeden rag. Czy jak to się nazwie? Ktoś tam trąbi i szuka widocznie pasażerów. Teraz niestety nasionko, amunicja. Czy ja mam jakąś broń palną? Mam shotguna. Aha, no i nie powiedziałem oczywiście, to po prawej, to jest pasek naszego zmęczenia. Czyli jak się skończy, to nie możemy biegać i podskakiwać. Myślę, że to jest... No to jest niestety, tu jest woda, wszystko fajnie jest, że ona też jest truta troszkę. Ale chyba będę musiał się napić, bo jestem bardziej spragniony niż zatruty. A na strucie jeszcze... O kurczę, aż 20% mi wskoczyło. No to lipa straszna. Ale czekajcie, tu są te... puszkowane warzywa. One chyba nie powinny mi dodawać nic za trucia. Zaraz sprawdzimy. Ho! Uff, nie dodały. Dobra. O, spodnie kucharza. Dobra. To prawda, kucharza to kucharza, ale przynajmniej spodnie. Nie będę z siusiorem na wierzchu biegał. No. Przydałoby się znaleźć jakieś tabletki na odkażenie. Tu jest taki bajer. Co to jest? Granola bar. Nie mam pojęcia, co to jest granola. Tam część przy bazie wojskowej jakiej jest w ogóle. Chcieliśmy się tam dostać, ale niestety nie wiemy gdzie to. Ja bym szukał jeszcze, czy ja tu byłem. Chyba tak. Może napiszę, może ktoś ma. Mnie by się przydały tabletki. Dobra. To nagranie będzie takie krótkie, raczej z zapytaniem, czy chcecie, żebym nagrywał, czy chcecie, żebym organizował jakieś wspólne gry w Unturned. I ewentualnie... O! Painkillers. O, to też jest coś... To nie, painkillers to chyba będą przeciwbólowe, które po prostu zwiększą ilość HP, tak? No dobra, niech będzie zawsze coś. O, to jest to, szybko wziąć. Tak, i omnom. I spada mi zatrucie, dobra, a tylko 5%, no wiecie co? Dobra, ale już jest lepiej, świat trochę odzyskał kolorów. Mam morfinę, morfina to mi się mało przyda. A to jest autko. Autka można w ogóle tankować i tak dalej, też fajny bajer. Naprawiać trzeba, żeby w ogóle chciało jeździć. Dobra, gdzie jedziemy? W lewo, w prawo? W prawo może, bo z lewej to my chyba przejechaliśmy. O! Szukamy bazy wojskowej, szukamy. A czekajcie, tam było coś w tym domku, jak sprawdzić. Jakiś koleś biegnie. Coś żółtego. Czy jest książka jakaś beznadziejna tylko? Ach, niestety książka. Dobra, chciałem wprost nowego autka. Jedziemy do bazy wojskowej. Zna ktoś drogę? Dobra, gazujemy. Upa! Zombiaczki można przejechać również, to jest bardzo fajnie. Tam czekajcie na mnie, ja. Gdzie mamy czekać?
nieważne. Namioty jakieś. Ja chcę zobaczyć, co tam jest, bo tam widziałem namiot medyczny, to może będzie coś, żeby się... W prawym górnym rogu na mapie. Fajnie, nic mi to nie mówi, ja gram w Antern drugi raz w życiu. I nie mam pojęcia, gdzie jestem w ogóle w stosunku do tej mapy. Tu jest jakiś most. To mnie na razie mało interesuje. Przede wszystkim mnie interesuje, że... O! Mogę sobie zrobić kolejne bandażyki. Zleczyć. Szkoda, że tych skrzynek nie da się otwierać. Dobra, zobaczymy, co jest tutaj. Ktoś mi tam mówi, żebym poszedł na jakiś most i dostanę osiągnięcie. Sprawdźmy, co to, czy to chodzi o ten most. Ktoś ma plecak, o, ktoś tam pisze, że wie jak jechać. Bardzo mnie to cieszy, ale chcę zobaczyć, co z tym mostem. Jak się dostać tam na drugą stronę? To jest czołg w ogóle, widzicie to? Czołg. To jest kaldrop. Ojajajaj! No to co? Sandbag. O, i mogę sobie zrobić taki ten, tak? Ho, 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 barykady można. Dobra, nie, nie, nie musicie do mnie iść, już wracam. Dobra. Generalnie to nagranie trwa już chyba z 15 minut, zaraz je zakończymy. No idę, idę. Co tu jest? Adrenalina. Przyćpałem. Dawaj do mojego auta! Ja prowadzę, to jest moje auto. Tam je sobie zatankowałem. Dobra, prowadźcie. Dobra, co tam chce kot na plasterku bekon? W lewo? Aha, w sensie, że jak wyjedziemy stąd, dobra. To jedźmy w lewo. I drogą, okej. Zjadłem niebieskie jagody. O, to wam kiedyś muszę pogadać. Po niebieskich jagodach jest mega kosmos po prostu. Ja chcę plecak. Ej, nie, nie, siusiokiem mi tu machaj. A, mam plecak! Nie, ktoś mi zabrał. A nie, ja mam, dobra, o. I teraz go wyciągam sobie w łapkach i zakładam. I wtedy mam miejsce w inwentory. Ha, ha, ha. Dobra, jedziemy dalej. Tu jest baza wojskowa. O, i szlaban, ale dupa. No nic, co trzeba z buta. I co jest w tej bazie wojskowej? Niech mi ktoś wytłumaczy, po co my tu przyszliśmy. Generalnie no na razie nie bardzo wiem, czy w czym gra może być ciekawa albo ciekawsza od Minecrafta takiego na przykład. O, ale tu mówię sobie, opatrzcie. I zamontowałem sobie zooma do shotguna. Ale fajer, tego nie wiedziałem, że się tak da. Te da się tak przewrócić? Nie. Co to jest? Dynamit jakiś. A to nie... No, jest tutaj. Dobra, z nami na razie sobie wyjmiemy z łapki. Nawet z niemontaniem może wypadać trochę... Tu jest albo obecnie, nie wiem, co to jest, ale... Ratunku, król Julian woła, ale gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Dobra, myślę, że powoli będziemy kończyć. Tam zachodzi sobie słoneczko, to jest dobry moment na zakończenie odcinka. Czy tam nagrania. Czekajcie, kudy mi coś napisał a propos tego? Za 2 tygodnie wyjdzie nowa wersja 3.0, w której dodadzą nową mapę, zmienią wygląd Huda, więc wtedy... Kudim... Już można stawiać. Czekajcie. Tylko... Pisałem Kudimowi, że już można stawiać. O, zombie! O, dobra, ściraliśmy go. No i generalnie... Zapraszam was do wspólnej gry w Unturned.
jakiś magazyn. A co mi tam, mam teraz plecak, mogę zbierać sobie mnóstwo śmieci. Potem się będę martwić, co z tego chcę wyrzucić. Bo tu jest jakaś wieża, ej, ja tu jeszcze nie byłem. Czy ja generalnie pewnie w wielu miejscach nie byłem, bo w ogóle nie byłem w tej bazie, nie, ale... O, wow, cały jeden magazynek. Jestem pięć. O, zawału nie jestem. Dobra. Dobra, Kudim coś tam mi rozgroli. Dobra, myślę, że w każdym razie faktycznie zakończymy ten odcinek. Zapraszam was do wypowiadania się na ten temat, czy chcielibyście w to grać, czy w ogóle chcecie to oglądać przede wszystkim, bo to też jest bardzo istotne. W tej bazie wojskowej nie ma nic, opuszczamy ten lokal. Ło, aż mi się gra przewisiła. Pełny samochód. Ho, ho, czuję się, jakbym jechał na imprezę, nie? Idziemy na biwak! Dobra, jedźmy tędy, a co? Tam wcześniej koło plaży zgubiłem swoje rzeczy, już ich raczej nie odnajdę. No, to dojedziemy sobie do końca tej drogi. Minęło już chyba w 20 minut normalnie. Co tu jest? 8.32 GB. Downloadamy? Co to było niby? Wszyscy znają Kudima, siema Kudim, Elon normalnie jest bardziej popularny niż ja, bo się zazdrosny zrobię, nie? Czemu się nie może doczekać wersji 3.0? Nie wiem, tam... Ja dopiero grałem w to drugi raz. Pierwszy raz pograłem i potem powiedziałem, ach, nie będę grał. A potem zagrałem znowu. Przygoda mojego życia. Dobra, jest jakaś druga baza wojskowa, nie? To, a, czy jest jakaś wieżyczka, dobra, pakujemy się tam. O! I? Skisłe mleko. Dobra, co mi tam? O, złaś po tej drabinie. Kto strzela? Czyli Kudim jest gdzieś niedaleko. Gościu, nic nie wyjmiesz z tego automatu. O, kapusta. Kapustą też się najemy po tym i... Co to jest? Granola bar. Dobra, mamy granola bar. Szalasowa. Sesentry jest kobietą. O, jasny gwint. Są jakieś... A, to są bateryjki, tak? A to co? Animal pelt. Nie wiem, po co mi to. Chyba skóra zwierzątka po prostu jest jakiegoś. A, to jest mój shotgun z zoomem. To jest normalnie przekozacka broń. Mogę ci strzelić z bliska używając zooma. Ha, ha, ha. Naprawdę, bro. W sumie to przydałoby się znaleźć jakiś kanister, bo kanistry są... Nie wiem po co mi gwoździe, ale weźmy. Kanistry są dobre, żeby uzupełnić paliwo w autku. Bo ono ma taką tendencję do wyczerpywania się. One z tego można nalać paliwa do kanistra, a potem przelać do auta. Z tego zresztą też się da. Dobra, przyznam, że trzeba będzie zorganizować chyba faktycznie jakiegoś TeamSpeak albo coś takiego, bo... patrzenie ciągle na... czat i sprawdzenie, czy ktoś nie napisał czegoś ważnego, jest troszkę rozpraszające i irytujące. Czemu nie mogę poglądać telewizji? W ogóle, jak grałem wcześniej w Anthem, tam na jakimś innym serwerze, tam za pierwszym razem, to wyskoczyłem z jakiejś wieży, połamałem sobie nogi i przez to nie mogłem biegać ani skakać, to była totalna masakra. Potem popełniłem samobójstwo, żeby nogi mi się odłamały. Myślę, że teraz możemy skończyć. Mam już trochę... Pełny plecak mam. O, jasny gwint. Dobra. To... O, tam coś już się świeci. Się tam coś... Idziemy zobaczyć, co się świeci jeszcze i potem zakończymy to nagranie. O nie, ognisko w lesie. O, tam jest jeszcze zielono. Kot na plasterku bekonu. Alice, Sentry. Marcin, jakaś deska. A tu co leży? Gwoździe. Już trochę gwoździ mam co prawda, ale wezmę więcej. Nie wiem co z nimi mam zrobić, ale... Aha, tu płonie auto w lesie. No dobra, niech będzie i tak. Kto tam idzie do nas?
szara sowa i hardkorowy ogórek. Dobra, będę już kończył tak naprawdę tym razem. Wypadajcie się, co sądzicie, czy chcecie to oglądać, czy chcecie w tym brać udział i w ogóle. Trzymajcie się i do następnego. Heja.